Szanowna Pani Marszałek, Państwo Ministrowie, Wysoka Izbo. Słuchając tutaj wypowiedzi ministrów, chyba żyjemy w dwóch różnych Polskach. To, co Państwo mówicie, to jest Polska upływająca w dobrobyt, mlekiem i miodem płynąca, natomiast z drugiej strony mamy Polskę drożyzny i tutaj no, wystarczy wsłuchać się w to, co mówią Polacy. Państwo mówicie o marzeniach. No rzeczywiście Polacy mają marzenia, mają też marzenia młodzi ludzie, marzenia do własnych mieszkań. Każdy chciałby mieć. Państwo kilka programów uruchomialiście i pytanie dzisiaj, co się dzieje? Powszechna drożyzna, materiały budowlane. Jeżeli ktoś myślał z młodych ludzi o własnym domu, to dzisiaj nie ma szansy. Materiały budowlane kilkaset procent. Stal, cement, wapno, styropian, tylko kilka wymienię, stolarka budowlana, no to poszło niesamowicie w górę i dzisiaj już ci młodzi ludzie, którzy zaczęli nawet budować, przeżywają dramat, więc co Państwo myślicie dalej z tym zrobić? Kiedyś był dobry program wsparcia inwestycji budowlanych, ulga w PIT-cie. Myślę, że do tego trzeba wrócić. My w najbliższym czasie przedstawimy program, aby w budownictwie indywidualnym zwolnić materiały budowlane z VAT-u. Bo to jest dzisiaj jedyne wyjście, żeby tym młodym ludziom, którzy mają te marzenia, o których Państwo mówicie, że przedtem to ludzie mieli marzenia, ale nie spełniano. No to spełnijcie teraz marzenia młodych ludzi o własnym mieszkaniu. Pomóżcie im, bo jeżeli nie zrobimy nic w tym zakresie, to nie ma szansy, aby młody człowiek przy tej drożyźnie wybudował sobie własne mieszkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.